Tematem dzisiejszej paskudnie nudnej pogadanki jest roślina, która zwie się Aponogeton crispus, a w zasadzie cała rodzina Aponogetonów. Niestety, ja posiadam tylko crispusa i do tego nie oryginał, a hybrydę. Aponogetony to jedne z piękniejszych roślin akwarystycznych. W 1781 roku opisał je niejaki Linneusz. Kiedyś już o nim wspominałem, ale nie pamiętam, czy powiedziałem, że był Szwedem i nie brał udziału w potopie szwedzkim tylko dlatego, że potop był jakieś 50 lat przed jego urodzeniem. Potop szwedzki tym się różnił od biblijnego, że nie było wody i arki. Aponogetony pochodzą z Afryki, Azji, Australii i Madagaskaru. To pierwsza rzecz, która strasznie miesza w świecie aponogetonów – pochodzenie. Właśnie przez pochodzenie rośliny z tej samej rodziny znacznie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ich wymagania. 99,9 aponogetonów wytwarza kłącze w postaci bulwy. Tylko jeden z nich ma typowe kłącze, więc nie będę o nim mówił. W bulwie w czasie wegetacji, czyli wzrostu, aponogetony magazynują substancje odżywcze, które pozwolą im wypuścić nowe liście po okresie spoczynku, który nazwę sobie zimowaniem. I to jest właśnie ten myk, dla którego aponogetony są mało popularnymi, drogimi i rzadko uprawianymi w akwarium roślinami. Spoczynek, który potrafi trwać kilka miesięcy. Kilka, to mało powiedziane. Taki aponogeton hexatepalus odpoczywa sobie 9 miesięcy. Po tym okresie następuje poród w postaci rośliny wytwarzającej tylko liście nadwodne. Dlatego też ten konkretny aponogeton zupełnie nie nadaje się do uprawy w akwarium. Takich aponogetonów jest dość dużo, ale pozostaje całkiem duża grupa, która z powodzeniem może być uprawiana w akwarium. Dlaczego tak rzadko się go widuje? Ano dlatego, że większość książek akwarystycznych powtarza tą informację, iż w uprawie akwariowej aponogetonów wymagane są okresy spoczynku polegające na wyjmowaniu bulw z wody oraz przechowywaniu w wilgotnym piasku lub torfie i trzymanie ich w temperaturze 12-15 stopni Celsjusza przez okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Prawda, że to upierdliwe? Już abstrahując od wyciągania bulw, ale gdzie im latem znaleźć taką temperaturę? Mogę to sobie wyobrazić w profesjonalnej hodowli, ale nie w warunkach domowych przeciętnego akwarysty. Jak się okazuje, ten pogląd pochodzi z pierwszych lat po II wojnie światowej i pomimo obalenia tej tezy poprzez badania niemieckich przyrodników badających biotopy, w których rosną aponogetony, te stare informacje powtarza się w książkach jak mantrę. Okazuje się, że na przykład sporo aponogetonów zimuje w stwardniałym od żaru piachu w temperaturze około 30 stopni Celsjusza. Jak to się ma do tych 12-13 stopni, o których mówiłem wcześniej? Dlatego co do aponogetonów, to należy do nich podchodzić bardzo indywidualnie, stosując się do warunków naturalnych, w których te dane aponogetony żyją. W większości przypadków możemy z zimowania w postaci wyjmowania bulw zupełnie zrezygnować. Aponogeton musi przezimować, ale swobodnie może to zrobić w akwarium, a te, które wymagają długiego okresu zimowania, po prostu nie są w akwarium uprawiane, bo i po co? Żeby po 9 miesiącach wypuścił liście? Sporo aponogetonów nadaje się do oczka wodnego, szczególnie te pochodzące z południowej Afryki. Te potrafią nawet przezimować pod lodem. Generalnie aponogetony wymagają temperatur w okolicach 20-25 stopni Celsjusza i z tego co konsultowałem z akwarystycznymi wyjadaczami, to te niższe temperatury bardziej sprzyjają rozwojowi aponogetonów. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, do każdego aponogetona należy podchodzić bardzo indywidualnie i poznać jego wymagania. No cóż, nie są to najprostsze rośliny w uprawie, ale demonizowanie ich wymagań jest znacznie przesadzone. Ja otrzymałem w darze takiego oto aponogetona crispusa, którego widzicie na filmie. To sztucznie wyhodowana hybryda, która nie wymaga okresu spoczynku. Oryginał pochodzi z Sri Lanki i żyje sobie w każdej występującej tam wodzie. Wymaga temperatur w granicach 26-28 stopni Celsjusza latem i zimą w okolicach 15. Moja hybryda zimą daje sobie spokojnie radę w temperaturze 25-26 stopni Celsjusza, bo tyle obecnie mam w akwariach. Jest to roślina lubiąca twardą wodę, lubiąca ziemię w podłożu i chyba lubiąca mnie, bo nie chciała rosnąć przez kilka miesięcy od posadzenia, a teraz ruszyła.
Szczerze przyznaję, że nie mam wielkiego doświadczenia z aponogetonami, a akurat Crispus jest dość łatwą odmianą, ale za to winię właśnie tą literaturę, która powtarza swoje stare informacje. Crispus rozmnaża się z nasion, ale nie wiem, czy moja hybryda nie rozmnaża się przypadkiem poprzez podział kłącza, co byłoby znacznie łatwiejsze. Ale o tym dowiem się dopiero po jakimś czasie. O czym oczywiście postaram się donieść w kolejnym filmie o moich akwariach. To tyle. Aha, jak ktoś nie kojarzy piękna aponogetonów, to niech sobie zerknie na aponogetona madagaskariensis, chyba najbardziej znanego. Może i kiedyś do mnie zawita.